Pierwsza sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego rozpoczęła się od wręczenia zaświadczeń o wyborze radnego, a także złożenia ślubowania przez radnych. Wszystko dla pomyślności ojczyzny. Wspólnoty samorządowej powiatu. Wspólnoty samorządowej powiatu. I dobra obywateli. I dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji. Przestrzegać konstytucji. I innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. I innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie radni wybrali komisję skrutacyjną, która przeprowadziła wybory nowego przewodniczącego rady. Zgłoszono dwie kandydatury. Radni głosowali w sposób tajny. Przewodniczącym rady został Stanisław Kubicius, otrzymując 16 głosów. Po podjęciu w tej sprawie uchwały przy 5 głosach wstrzymujących rozszerzono porządek obrad o kolejne punkty. Wybór starosty cieszyńskiego, wicestarosty, członków zarządu oraz wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Na stanowisko starosty zgłoszono dwie kandydatury, Janusza Króla oraz Mieczysława Szczurka. Starostą został Mieczysław Szczurek, otrzymując 16 głosów. Janusz Król otrzymał 13 głosów. W tej sprawie podjęto uchwałę przy 6 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym. Głos zabrał ustępujący starosta Janusz Król oraz nowy starosta Mieczysław Szczurek. Panie starosto, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni. Pozwólcie, że skieruję do Was kilka słów w momencie, w którym przychodzi mi rozstać się ze stanowiskiem starosty powiatu cieszyńskiego. Po 4 latach pracy na rzecz mieszkańców naszego powiatu, po 4 latach przewodniczenia zarządowi powiatu. Niewątpliwie był to zarówno dla mnie, jak i dla całego zarządu wyjątkowy czas. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować całemu zarządowi, a w szczególności mojej zastępczyni za to, że mogliśmy wspólnie realizować nałożone na nas zadania, podejmować nierzadko trudne decyzje. Dziękuję Rady minionej kadencji, że zazwyczaj nie patrząc na dzielące nas różnice w poglądach, wspólnie podejmowaliśmy większość tematów, omawiając je w sposób merytoryczny. Tym razem, mimo po raz kolejny zdecydowanie wygranych wyborów, w prowadzeniu największej ilości radnych, oddanych na nas ponad 22 tysiące głosów, oddanych na Komitet Prawa i Sprawiedliwości, odbieramy to jako dobrą ocenę dokonań poprzedniej kadencji, przypada nam rola opozycji. Osobiście, ale nie dlatego, że ustępuję z funkcji starosty, dziwię się, że Komitet Platformy Obywatelskiej, ukryty pod inną nazwą, oraz Komitet Samorządowców nie wyraziły chęci przystąpienia do rozmów o wspólnym podjęciu się roli zarządzających powiatem ze stabilną większością. Postanowiliście Państwo inaczej, szanujemy Wasz wybór i Waszą decyzję, choć mam wrażenie, że stąpacie po kruchym lodzie. Kończąc, życzę Panu staroście Mieczysławowi Szczurkowi, aby udało się zrealizować wszystkie plany, aby znalazł zrozumienie dla swoich pomysłów i ludzi w najbliższym otoczeniu wspierających, a jak przyjdzie potrzeba, to i pomagających. Podejmuje się Pan niełatwego zadania, ale z tego na pewno zdaje Pan sobie doskonale sprawę jako były burmistrz i wicestarosta. Ja mogę zadeklarować jedno, że dla radnych Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość sprawy powiatu i jego mieszkańców były i będą zawsze najważniejsze. Życzę przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i teraz osobiście Panu staroście pogratuluję. Jest to pierwsza sesja, pierwsze głosowania. Myślę, że na podziękowania szczere i gorące przyjdzie czas później, ale chciałbym, Panie Starosto, powiedzieć jedno. Tak się składa, że 12 lat temu z Pana rąk, tak można powiedzieć, przejmowałem Pana stanowisko i Pana gabinet wicestarosty. W tej chwili przejmuję stanowisko starosty również z Pana rąk. Myślę, że przez poprzednie lata nie było między nami żadnych spięć, żadnych sporów. Pana cenne rady, które mi Pan wtedy udzielił, pamiętam do dzisiaj i do dzisiaj staram się je stosować i mam nadzieję, że taka współpraca będzie w dalszym ciągu. Bardzo Panu dziękuję. Mieczysław Szczurek na stanowisko wicestarosty zgłosił radną Janinę Żagan. Na kandydatkę oddano 16 głosów, 11 osób głosowało przeciw, 2 osoby wstrzymały się. Kolejnym krokiem było podjęcie w tej sprawie uchwały. Następnym punktem był wybór członków zarządu, nie wybrano jednak pełnego składu. Dlatego też do tego punktu obrad Rada wróci w następnym tygodniu.
Jednym z ostatnich punktów obrad wczorajszej sesji był wybór wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Ponieważ nie wybrano trzeciego członka zarządu, Janusz Król złożył wniosek, by wybrać póki co tylko jednego wiceprzewodniczącego Rady. I tak się też stało. Zgłoszono kandydaturę Jerzego Nogowczyka, na którego oddano 29 głosów. W tej sprawie przyjęto również uchwałę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.